się nad niepełnosprawnym mężczyzną. Jedna z agresorek uczy się w szkole integracyjnej, do której chodził też poszkodowany. Problem w tym, że dzieci czerpią wzorce z internetu. Michał Kwiatkowski. Na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu troje nastolatków w wieku od 11 do 13 lat wyzywa i poniża niepełnosprawnego mężczyznę. Pluję na ciebie. Dzieci zmuszają go, by klęknął i błagał o zwrot piłki. Myśleli, że będzie śmiesznie. Usłyszeli zarzuty. I teraz o ich losie zadecyduje sąd rodzinny. Dowiedzieliśmy się, że stan psychiczny maltretowanego 25-latka jest bardzo zły. Nie umie wyrazić wszystkich swoich emocji, tego, co czuje. Bardziej doprowadziło go do takiego właśnie zamknięcia się w sobie. Jedna z agresorek jest uczennicą klasy integracyjnej tej samej szkoły, którą ukończył 25-letni Dawid. Młodzi ludzie widzą wzorce takich zachowań wśród tak zwanych patostreamerów, youtuberów, którzy często za pieniądze poniżają na wizji osoby słabsze. Niepełnosprawne, pijane, nieletnie. Takie filmy i przekazy na żywo regularnie śledzi co czwarty polski nastolatek. Zacznijmy od wypicia szklanki wody. Potem znajomi Łukasza W., youtubera znanego jako kamerzysta, podpuszczają niepełnosprawnego intelektualnie chłopaka, by m.in. jadł ziemię, kocie odchody, tarzał się w błocie i rozbijał cegły na głowie. Głośnie! Szok, niedowierzanie, mi brakowało słów. Najsmutniejsze, że ofiara sama zgłosiła się do prześladowców. Byli jej idolami. Jest załamany tą całą sytuacją. Jest mu bardzo, bardzo trudno się odnaleźć, ponieważ jakby liczył, że będzie sławny, a stał się pośmiewiskiem. Tłumaczenie youtuberów jest dziecinne. Nie jesteśmy lekarzami, żeby stwierdzić, czy chłopak jest niepoczytalny. Resztę kamerzysta wyjaśni na policji. Zawiadomienie złożył wojewoda zachodniopomorski, ponieważ Łukasz W. pochodzi ze Szczecina. Powinniśmy jako dorośli, jako służby reagować z całą stanowczością i krótko mówiąc gorącym żelazem wypalać tego rodzaju sytuację. Film został zablokowany przez należącą do Google platformę YouTube, lecz tylko na kanale autora. Dziś po południu bez trudu odnaleźliśmy go na kanałach innych użytkowników. Jeżeli ktoś wgrałby dokładnie ten sam film na platformę, to on powinien zostać automatycznie zablokowany, automatycznie usunięty. Działają tutaj nasze algorytmy uczenia maszynowego. To pobożne życzenia. YouTube działa bardzo wolno. Nadal udostępnia choćby ten film sprzed 2 lat, na którym inny patostreamer bije pijanego mężczyznę.